Witam serdecznie w 30 części Elminarz. Po ostatniej klęsce musiałem odczytać stan gry. Muszę teraz zobaczyć na mapę, gdzie ja jestem. Jestem tutaj, więc muszę teraz iść w lewo. Mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte drzwi. Wtedy skręcamy w prawo. Po czterech drzwiach. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnej niespodzianki, aczkolwiek po tej grze to się wszystkiego już mogę spodziewać. No, zobaczymy. Co nam wymyślali? Dobra. Już jeden dzień minął. Pierwsze, drugie. Trzymając się lewej strony, trzecie, bija pyka. A więc tak to wygląda. No tutaj nie ma co, tylko tych z tyłu musimy może przysną. I może sparaliżujemy jeszcze. No tak, dwóch tylko. Dobra, niektórzy sparaliżowali i zasnęli. Dobrze jest. Z tymi sobie jakoś poradzimy. Magot się rozstało troszeczkę, widzę. No dobra, o tamten z tyłu musimy go po prostu załatwić, więc myślę, że jak uderzę tego z tyłu tym killerem, nie będzie to wcale zły pomysł. Tutaj trzech śpi, więc spokojnie. Tu oczywiście oddechem polecimy na nich, tam niech atakuje. Nie tak. Niech atakuje tego do tyłu tam. O właśnie. I ona również może tego z tyłu tam pociągnąć. No, mają moce. Dobra, następny z głowy. No, zetraw się tego z tyłu. No trochę za słabo, żeby go załatwić. Od razu. Dobra, i znów lutujemy. Oczywiście tego z tyłu. Ten musi być tych z przodu. Spróbujmy uśpić tego z tyłu tak na wszelki. Tego z tyłu tak na wszelki wypadek. Tak. Tego z tyłu trzeba wyeliminować. On jest groźny. Trudno jest tutaj naznaczyć go. Ale dobra, już. No, tam ci śpią, to niech sobie śpią spokojnie. No dobra. Odparł atak. O, jaki twardy. Jeszcze nie popłynął. Dobra, to jak zwykle tego z tyłu. Skomasowany atak na tego z tyłu. Nie ma co się zastanawiać. Bo on lubi ściąć główkę. Dlatego tutaj nie będziemy się z nim cackać, bo to jest jednak obraz głowy. No to teraz już pójdzie spokojnie. Ginąć, ginąć, zielone stwory. Obichaj bytko, mu świat odpadł. Może nawet nie było takiej potrzeby, żeby tak mu się odpadało, no ale.
Dobra, lutujemy wszystkim, co mamy. Poszedł. Dobra. Tak. Zrobiłem coś niedobrego. Tak, i teraz... Tak, to są te drzwi. To są nowe tereny. Tu jest nowy teren, tak? Czyli tutaj nie ma nic. Dobra, to idziemy do tej statuetki. Ona gdzieś... Chyba tutaj jest. Włączę mapę. Nie tu, tam dalej troszeczkę. Dobra. Czyli w tych drzwiach jest... O, tak. Coś jest napisane na tej statule. Góry dwinice statuły, jakieś stare pudełko jest tam za statuą. I tutaj jest wewnątrz pudełka był przepiękny ornatowy klucz. I mamy azureki. Pięknie, czyli wykonaliśmy jakieś zadanie. Teraz jeszcze pasowałby, teraz zobaczmy, key items, mamy azure key, pasuje, to od razu sobie zapiszę, też na tym trzecim. No i co, no i teraz trzeba by poszukać tego wariota może, co? Ojej, tylko nie te ślimaki. No ale może damy radę, zobaczymy. Więc tutaj nie ma co, musimy ich spróbować uśpić albo coś w tym rodzaju. Oddech. Atak. Czar. A też ogniem ich polecimy. No zobaczymy, jaki to będzie miał wszystko efekt. Dobra, jeden z głowy. Nie są może zbyt wytrzymali. No jak już to może nie wszyscy. Dobra, padło. Jeszcze tym oddechem polecimy. No trochę słabiutko. Dobra. Dobra nasza. Pasuje. Co już żeśmy zdobyli? Nie wiem co. Identyfikujmy. Nie może zidentyfikować? O, przestraszyła się. Przestraszyła się. To może być jakiś, nie wiem, przedmiot bardzo... Dobra, spróbujmy teraz tutaj podejść. Może tutaj coś będzie. A jak nie, to może tu. No gdzieś musimy złapać tego zawodnika nieszczęsnego. To już bym tutaj nie wracał na tą mapę. Zobaczmy jeszcze przedmioty, ile magicznych map mamy, tylko tyle. Da się to połączyć? No, nie da się tak połączyć, dziwne. Trzeba by komuś innemu dać wtedy połączyć. To jest szalone. O, coś mamy. Coś muszę wyrzucić znowu. Devil Iron, no nie. Claymore. Krótki łuk wyrzuć. No i znowu jakaś bijatyka, co to będzie? Aha, zawodnik z tyłu. Wszystko tu ścina głowę, więc... Więc musimy... Wszystko rozwalać, tylko tyle, że ten ma większe prawdopodobieństwo ścięcia głowy. Tutaj oczywiście oddech. No a tam ładujemy tego z tyłu. Chyba, że go sparaliżujemy. Mam tutaj chyba paraliż na jednego zawodnika, tak jest. Może się uda go sparaliżować, to przynajmniej będzie. Odparł paraliż niestety, ale mi ładuje tą magot.
No to niedobrze, jak on tak ładuje. Zaraz, ten nie leje tego z tyłu. Tu z przodu. Uspać gościa. Uspać gościa i tyle. Ładujemy tam z tyłu. Żeby on potem sobie te królewskie jakieś przymioty nie przywołał, bo wtedy będzie niedobrze. Może akurat się uda, że padnie, dobra. No to teraz już na spokojnie ładujemy wszystkim, co mamy. Nie ma kleszcza. Pasuje. Dobra. Dobra. Spróbujmy te magiczne mapy przenieść. Items. And over. Nie wiem, z Claymorem może. No i teraz weźmiemy z tego items. Magiczną mapę, hangover. Właśnie, to jest taka zabawa. Ale żeby uzyskać jakieś miejsce, trzeba tak zrobić. No i tu jest jakaś ten, co to jest? O! Z tym, tak? I znowu uciekł, no. No nie! No nie! Szukaj znowu dziada w polu. Gdzie ja go tu znajdę? Nic, zapiszę. Już tak dobrze było. A znowu uciekł. Może jeszcze w jakimś miejscu gdzieś go znajdziemy. Gdzie tutaj pójdę, żeby go znaleźć. Tak, pójdę tędy, będę... Te drzwi pierwsze, potem drzwi w prawo. Spróbuję tutaj pójść. W prawo. Kolejne drzwi, cały czas proste. Dobra. Kolejne drzwi, cały czas na prosto. Może tu gdzieś będzie, no. Też pusto, nie ma. No szukaj go, szukaj, kurczę, dziada w tym labiryncie, no. No to tak, koguty nerwowe, no gdzieś go pewnie załatwię, ale póki co to będzie ciężko. Dobra, lutujemy wszystko, co mamy. On i tak odeprze jakikolwiek atak, więc tutaj nie ma co się nad nim zastanawiać, tylko trzeba go wylutować. Może padnie wreszcie w pewnym momencie. Jakby to już zrobił przynajmniej to zadanie z tym uciekającym karłem, to by tylko tutaj wrócił wtedy, kiedy bym się wzmocnił i tego koguta by usmażył. To by usmażył tego koguciora, nie? Dobra. Tak. Którędy iść? Prawą stroną? Dobra, idę prawą. To muszę uważać, bo tu gdzieś kogut może się kręcić. Tak. Dokładnie. Albo też może być w tym miejscu. O, coś mamy znowu. Dobra, kop. Dobra, Devil Lapis. Coś tutaj żeśmy na coś trafili. A, na te. No to te trzeba po prostu szybko załatwić. No to biorę. I głowa z poszła. Ale dobrze, ten behavior, dobrze mieć ten behavior, naprawdę. A teraz trochę podgrzewanie. Tak, będą teraz sobie AC zwiększać. O, już mamy problem z trafieniem do dostawek. No to lutujemy wszystkim, co mamy wreszcie, to wszystko musi paść. Zwiększyły sobie AC. Ale i tak będą padać, bo mamy killera. Jak tylko killer trafi, to się po prostu uda.
czasem to wszystko pokonać. Mam nadzieję, że nie natrafię na tych bałwanków i tych innych, bo znów będzie walka nie do przejścia. Tych zamieniaczy w kamień to oczywiście... No jak trudno go trafić. Ją raczej. No, już go tam. Ją tam. Jeszcze ma się dobrze? No kiedyś musi paść. Wreszcie. Zrobiła się co, nieśmiertelna? No, no trzeba ją teraz trafiać, bo jak to będzie mi trafiać, to... No tak, jak się będzie leczyć, to można tak walczyć. Tak do wieczora. No właśnie, jeszcze się leczy tutaj. Więc... Chyba, żeby ją uspać, albo coś w tym rodzaju. No, wreszcie padła. Dobra. O, nie udało mu się pułapki otworzyć. Dobra, teraz już jest. Już chyba nie mamy żadnego miejsca. Nie wiem, gdzie ten kogucior może być. Gdzieś tu będzie kręcił pewnie. Zobaczmy na mapę. Tak, czyli tutaj. Nie ma nic. No nie wiem, może. Może tutaj jest jakiś wykrzyknik. Może do tego miejsca muszę pójść. To teraz jak? Muszę jeszcze mać w takim układzie prawej strony. No nie do końca, bo. Idę tutaj prawą stroną, to potem... Potem tu będę krążył. Zaraz. Lewą stroną, tak? Lewą. Lewą stroną. Będę miał tak, raz, dwa, trzy, cztery drzwi. A potem prosto muszę się ominąć, te drzwi iść prosto. I wtedy tu trafię, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i potem ominąć te jedne drzwi. Dobra, wróćmy. No, encourage something. Ciekawe co. A, to nie będzie groźne. Dobra. Oj, jedno od razu padło. I lutujemy. Nie wiem, czy wszystkim co mamy, czy jednak też troszeczkę przygrzejemy oddechem. Oho, oho. Dobra, i już nie ma jeszcze, dobra. Dobra. Te drzwi omijamy, idziemy tu i trzymamy się prawej strony. Może faktycznie nam trzeba iść gdzie ten wykrzyknik, nie wiem, ale tutaj znowu coś wlazłem. Jakieś G. Chociaż te nie sprawiają problemu. No tutaj ich oddech załatwi szybko. No to obie. Góry coś broni tego zawodnika. No i dobra, lutujemy wszystkim co mamy. Teraz na górze. Oj, już po ptakach. Dwa.
zgasić, bo tutaj jest dziura, ale nic nie ma. Tu jest coś. A jest ten gość. Znowu uciekł. No to gdzie on się teraz może pojawić, no? Chyba tak, te wykrzykniki pokazują, gdzie on jest. Ja więc muszę popatrzeć oczywiście na mapę. Będę marnował mapę, no trudno. Dobra. Zapiszę oczywiście. Na trójce. I sprawdzimy. Teraz tu. Tak daleko znowu? Ja cię będę trzymał cały czas teraz z której strony? Prawej. Prawa, tu minę tego gościa. Prawa strona. Tak, tutaj pójdę, potem tędy będzie mi poszło. Prawą stroną, prawą. Dobra, cały czas prawą stroną i dojdę do niego. Cudownie. No coś friendly. Nie ma nic. No może wreszcie coś się wydarzy. No muszę, nie wiem ile razy to trzeba tak wyścigać. Nie chciałbym, żeby to trwało w nieskończoność. Na nic na to nie poradzę. O, ślimaczek. No to ładujemy w niego wszystkim, co mamy. I łebek zleciał. Pasuje. O ile to w ogóle łeb jakikolwiek mam, ale załóżmy. Ważne, że... Dobra. A. Kiedyś tam do niego dojdę. A, to jest ta statua. A to już jesteśmy blisko. To już jesteśmy blisko. Jest. Dobra, zapiszę stan gry. W razie czego. I teraz. You chased after the moose. Złapałem go wreszcie. I walka. To tylko tyle? No to dobra. Uciekł. Stworek porzucił skarb i uciekł. Nie mogę tego miecza wziąć. Tak, to oczywiście coś muszę wyrzucić. To możemy wyrzucić. Mace, to wyrzucimy. Znaczy uda. Zobaczmy teraz, czy uda się nam to zidentyfikować. Miecz. Palindroma. Wow. To się teraz uda. Jest Fairy Rod. Dobra, zobaczmy, co to za przedmiot jest. Items. Palindroma. Złodziej może z niego korzystać. 2 do 7 obrażeń. 2 uderzenia na turę. To już jest coś. Servant może mieć, czyli ten. Kafara nasz. Hunter. I wojownik. 2 uderzenia na turę. Warto się nad tym pochylić. Zobaczmy, co tutaj. Poza tym innych żadnych rzeczy tutaj nie ma. Więc dobrze, w mieście się tym zajmiemy. Albo ewentualnie możemy zobaczyć, co ma kafara. Wymieńmy za Devil Iron. Dobra, i teraz zobaczmy tutaj, co ma umagicznione. Błyskawice 3 do 7 obrażeń. To jest topór umagiczniony błyskawicą. Dobra. S to jest sub, tak? A ta broń też jest sub.
hit akuracji 2, to hit akuracji minus 1, czyli będzie mógł lepiej. I power sling, to jest na długi zasięg, 4 do 7 obrażeń. Behated ma, no to power sling sobie zostawimy. Czyli tutaj możemy swobodnie wymienić ten topór. Dobra, i tak zrobię. Zobaczymy, jak to będzie się tym walczyć. Equipment. Savage Axe damy palindroma, bo i tak jest słup. Ma dwa ataki na turę, więc zobaczymy. Dobra, jak już udało się to złapać, to żebym czasem nie kopnął w kalendarz, to, to teraz stąd uciekamy już. Dobra, czyli jak będziemy się trzymać teraz cały czas lewej strony, to dojdziemy wreszcie do wyjścia. Wracam się. Tam na prawo iść, to będę musiał koło tego kukuta gdzieś tam łazić. A nie chciałbym się z nim chyba spotkać po raz kolejny. Bo to będzie zwieńczy moją grę. Aha, tutaj był ten. Zakończy to mój żywot prawdopodobnie. Tak, właśnie trzymaj się tej strony lewej i dojdziemy do wyjścia z tego labiryntu. Dobrze, by tam pokazywało, gdzie jest ten zawodnik, bo tak to już bym tego chyba nie wiem. Ciężko by było to znajdować te miejsca. Ale już przynajmniej mamy to zadanie też już z głowy. Tu się gdzieś kogut chyba kręci przeważnie. Ale teraz już jesteśmy bezpieczni. Dobra, jak na razie jest cicho, grzecznie i spokojnie. Oprócz nerwowej muzyki nic się tutaj teraz nie dzieje. Dobra, trzymamy się lewej strony. Aha, no będę w takie zaułki wchodził, ale nie mam zbyt wiele map, więc nie chcę ryzykować, że je utracę wszystkie. Chociaż ten labirynt jest taki bardzo nieprzyjemny, co prawda. Dobra. O, mamy surprise attack. Zasurprise'owali mnie. No i sprawdzimy, jak teraz walczy Kafara, jak będzie walczył, aż jestem ciekaw tej broni. Oczywiście trzeba będzie ją umagicznić również w tym mieście. No chyba, że Huntra załatwi to, ale pewnie u góry coś tam jeszcze jest. Tak. No i co, ten Kafara coś zrobił czy nie zrobił, bo ja tak naprawdę to nie widziałem. Dobra, lutujemy wszystkim, co mam. O, zepsuł mi coś. To co? Ciekaw jestem, co mi zepsuł. Charakter, status, items, killera mi zepsuł. Ale jakby co, to mamy flambergę. To wymienimy, chyba że zobaczmy czary. Mam ten czar, który... Tak, mam pandeku. All items in battle. Udało się? Naprawiło mu? Naprawiło. Pasuje. Czyli nawet poza walką można to zrobić. Dobra. Dobra. No, czyli wszystko układa się chyba ku lepszemu, myślę. Ach, to będzie walka dopiero. Tam będą leczyć, nie wiem, czy nie będziemy uciekać. Ale zobaczmy, może akurat dajmy czar, czar, który może by silencing ich uciszyć. Tak, atakujemy, a tutaj dajmy czar ko
Confusing na te wiedźmy u góry, a to pojedynczego to nie, piszę wszystkich. Prędkość wszystkich, może Makaracha. Confusing Row, dobra. Dobra, jedna skonfuzjowana, druga też. No już się tam leczy. Chociaż nie wiadomo jeszcze z czego. Dobra, jeden z głowy. O, mnie leczą. Hej, dobre to jest. Czy nie udało się uspać ich? Dobra, teraz tak. Przeatakujemy może w tamtym rzędzie. Dobra. Ten niech lutuje, zobaczymy. Tu może czarem jakimś jeszcze byśmy polecieli. Ogniem. Już nie wiem, czy ogień im za dużo tutaj zrobi. Tutaj czar. Paraliż. Jeszcze tutaj dajmy na nich. Dobra, główka spadła. Pasuje. Dobra. Już będą osłabieni trochę. Dobra, główka spadła. Pasuje. Jak głowy lecą, to też jest dobrze. Dobra, to co robimy? Atakujemy te kobietki. Nie wiem, czego on mi akurat tamtą chce atakować, no ale dobra, niech będzie. Dobra, wylutujmy te baby. Może akurat padnie ta jedna. No. Już, już leczą. Już, już kombinują. Już, już tutaj zaczyna się kombinowanie. Dobra. Też może tamtą sięgnąć. A już nie może sięgnąć aż tak daleko. Musimy tą jedną załatwić. Wiem, że nie będzie to łatwe. Ale może się uda. O, proszę, jakim czarem pojechało. Dobra, została jeszcze jedna tylko. No tutaj to akurat tą jedną sobie załatwimy teraz. Dobra. Tak, ci z przodu na razie mogą się czuć bezpieczni. Teraz skupimy się na niej, żeby później nie miała szans na jakiekolwiek leczenie i inne takie. Nieefektywnie. No, jak tak dalej pójdzie, to mi Huntrę załatwi. Dobra, lutujemy wszystkim, co mamy, bo... albo jeszcze spróbujemy... skill leczenie. Rozwalmy to z przodu. Tego świstaku podobnego stworka. I główka spadła, dobrze. Ale się skupili na tej nagot, no. Dobra, lutujemy wszystkim, co mamy teraz. Ale to kafara, żeby jeszcze trafiał sobie. Tak już nie widać, żeby ta broń podwójnie uderzała, no nie wiem. Tu jest jeszcze taka rzecz, że jak wybiorę Flambergę,
to mogę cały rząd wrogów ogniem porazić, z tym, że jest prawdopodobieństwo, że mogę uszkodzić tą broń. Także oczywiście mamy takie możliwości. No zobaczymy, na razie tutaj nie ma potrzeby. Zobaczmy item. Power Sling, coś tu jest? Nie. Savage Exe, nie. No czyli tutaj normalnie ładujemy wszystkim, co mamy, żeby było szybciej. Może padnie wreszcie to małe coś. No tylko trzeba jeszcze sobie trafić w to, tak? A to nie jest takie proste, widzę. Dobra, wreszcie. Została tylko ta oblewająca się wiadrem kobitka. No jak się leczy, no? To nic, nie będzie się leczyć wiecznie. Tak, tutaj na nią przyjdzie czas. Dobra, dopóki mamy pełny palindrom list. No ale twarda jest. Musimy sobie ją szybko załatwić. Że znów wyleczy całkowicie. No tak, tylko jak nie mogę trafić, no to jak to? Dobra, lutować szybciej, no. Może wreszcie padnie. No i nie trafił sobie. 20 do przodu. No dobrze. No to nie, to muszę jakimiś czarami sobie pomóc. Glass with ice to nie. Tutaj weźmy HP. Blessing. Silencing. Dajmy jej silencing, żeby się nie odzywała. No i tutaj ją może... przyspieszymy siebie. Dobra, zagłuszona, więc nie będzie mogła rzucać czarów. No i wreszcie padła. Wow, sporo punktów doświadczenia żeśmy dostali. Dobra. Nic nie możemy już nieść. Może mamy coś, jakieś dziadostwo do wyrzucenia. Dobra. Trzymajmy się tej lewej strony i wychodźmy z tego bajzla. Najwyższy czas. Jest, wyszliśmy z tego bajzlu. Dobrze, więc żeby nie przedłużać, to spotkamy się w miejscu, gdzie... Bo tutaj mamy już klucz. W miejscu, gdzie ten jegomość posiadał skrzynię. Też z jakimś skarbem. Więc do zobaczenia za chwilę. Witam z powrotem. Jestem właśnie przy tym kolesiu, który pilnuje tej skrzyni. No więc dobra, wejdźmy. O, przyniosłeś klucz. Bardzo dobrze. Co teraz? Jak, jeśli masz ten klucz? Powiedziałem, że dam ci skarb. Oj, głupcy, jestem złodziejem oczywiście. No i naturalnie bijatyka z jednym gościem. No trudno, no będzie musiał zginąć marnie i to wszystko w temacie. No. O, jaki ma, jaką ma moc. Nie przypuszczałem, że taką moc będzie miał. Troszkę jakiś taki mocniejszy ten jest, widzę, tak? To może byśmy go troszeczkę... Może... przespali, co? Przyjarali.
No i tu jeszcze byśmy też jakimś czarem go sparaliżowali. O proszę. No i sparaliżowany. I zginął. Dobra. Czyli naprawdę żeście to zrobili. Przeklęci. Otwierasz skrzynię przy pomocy klucza i mamy jakiś bicz. Zobaczmy jaki. Czy w ogóle było... Fanged Serpent. Ajajaj, coś to może takiego być. Kto go ma? Ten. Zobaczmy. Ani alchemik, ani... Ten nie może go używać. Hunter, medium, czyli zasięg, tak, to jest broń główna. Złodziej może tego używać. Wojownik, ho, 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 ho. I co ma? O, możliwość zatrucia 30%. Dobra rzecz. Zastanawiam się, czy czasem nie dać to złodziejowi, bo alchemik, hunter bilet, no zaraz zobaczymy. Hand over damy tutaj. No dobra, z tym się zamienimy. Zobaczmy equipment. Drugi łuk, 5 do 11 obrażeń. Komu ja to dałem właściwie? Aha, to nie ta osoba. 5 do 8 obrażeń. A jeśli byśmy chcieli, to jest 2 do 7 obrażeń. Tamto ma daleki zasięg large. A tu ma medium. 2 do 7. Nie wygląda na lepszą broń. Jakoś specjalnie, no ale ma to możliwość, że może... No dobra, może zobaczymy chwilowo, spróbujemy tym popatrzeć. Ale może chyba też mieć drugą broń dzięki temu. No dobra, zobaczymy najwyżej. Jeszcze spróbujemy powalczyć. A to jest tylko ciało tego złodzieja, którego żeśmy pokonali. No i co, pora wracać. Zobaczymy, jak jeszcze w walce będzie, jaka będzie skuteczność tej oczywiście nowej broni, którą dostał nasz złodziej. No, nie wiem, czy nawet zobaczymy, coś tu będzie działo, no ale dobra. No trafić trafił, tak? Ale jakoś specjalnie nie wykazał się. No. Wielką skutecznością posiadając tą nową broń. No może jeszcze troszeczkę potrzeba, że jeszcze jakaś walka będzie, gdzie będzie można to przećwiczyć, bo troszkę za szybko. No dobra, tu może będzie można coś sprawdzić, ale oczywiście nie ma co ryzykować mimo wszystko, bo oni potrafią głowę ściąć, dlatego mimo wszystko nie ma co ryzykować. Jeszcze, dobra, jeden padł. No trafiać trafia tą bronią, muszę przyznać. No będzie co umagiczniać w każdym razie. Jeszcze nikogo nie zatruło. No dobra. Idźmy dalej.
Teraz tych trzech mamy, tak? To tutaj może... Może będzie można sprawdzić, jak to tłucze. Zobaczymy. A jak biją. Zaraz będą tutaj chyba leżeć pokotem. No jeszcze tym whipem nikogo nie zatruł, trzeba przyznać. Ale przynajmniej trafia za każdym razem. Co może nie jest takie głupie. Co może nie jest takie złe. Dobrze. To w takim razie do zobaczenia w mieście, aby nie przedłużać. Witam w mieście. Wracamy. Najpierw zobaczmy, o jak pięknie wszystkie zadania rozwiązane. Przynajmniej te pierwsze 7. Czyli z tym złodziejem, z tym demonem, który i z tą tą. Teraz mamy... trzeba uratować tych... te rusałki, tak? Z tego złego miejsca. Kolejne zadanie to jest ten sok, który musimy tam jednemu gościowi, to już w tych drzewach, jab coś tam. Więc już teraz nie trzeba wracać w ogóle do tej groty, bo już tam nie ma czego szukać. Teraz już w tym drzewie mamy dwa kolejne trzy zadania. Jeszcze mamy te porwane dzieci. Więc taka jest kolejność, więc no, poziom trudności pokazuje nam kolejności tych zadań. Więc jak tu pójdę najpierw, no to mogę mieć duże problemy, ale jeśli pójdę tu, to jeszcze się pewnie ulepszę znacznie. Dobrze. To ja zapiszę oczywiście stan gry. I wrócimy do miasta. Pójdźmy do sklepu. Collect and sell. No proszę, Flamberg kosztuje 11 tysięcy. Bardzo dużo. Fairy Rope. O, wszyscy mogą to nosić. Nie, mogą tylko nosić to niestety istoty tej rasy. Więc to musimy sprzedać, czy tego chcemy, czy nie. Więc sprzedajemy. Tu będziemy zaraz tego to mieszać wszystko. Krótki łuk. 85. Kosztuje tylko, mimo umagicznienia. Teraz już chyba airsit nie będzie potrzebny, ale nie będę go sprzedawał. To są wszystko minerały, więc no niestety nie będziemy tych minerałów tutaj wyrzucać i sprzedawać, także nie mamy za wiele do sprzedawania. Dobra, to w takim układzie co robimy dalej? Zobaczmy, gdybyśmy tak, Killer 750, Flamberge 11 tysięcy. No i właśnie, która broń to jest lepsza? 6 do 18, a to 4 do 20. Także jak widać, no ta włócznia niesamowite daje obrażenia, więc raczej chyba pozostaniemy przy killerze. To możemy wykorzystywać do rzucania tego czaru ognia. Ciekawe, jaka jest skuteczność. Palindroma 350 i to też 350. 3 do 7. 2 do 7. Attack rate. Jakoś nie widziałem, żeby tam dwa razy uderzał. No ale było, że 10 obrażeń zadał. Może to się dzieje automatycznie, trudno powiedzieć. W każdym razie zostawię tą palindromę, to sprzedam ten Savage X. Dobra, teraz tak, tutaj zobaczmy. Tutaj nie ma nic.
też nie. Właśnie to 450, a to 85. To samo to mówi za siebie. Teraz zobaczmy. To jest główna broń, więc on będzie mógł mieć jakąś drugą broń. Nie wiem, czy on tam ten topór mógł. Może niepotrzebnie sprzedałem ten topór. No nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie myślę, że ja tutaj pokupuję, posprzedaję półmagiczne przedmioty i do usłyszenia w następnym odcinku.